chcę zrobić takie nagranie, puścić to na YouTube'a, żeby po prostu opinia publiczna wiedziała, że to nie jest tylko tak, że ja sobie zgłaszam te pretensje i dwóch oskarżonych o pedofilię, bo tak Głuchowski teraz to przedstawia, że jest nas znacznie więcej osób i to od dawna właściwie. Teraz rozmawiamy po 12 czerwca 2021 roku, kiedy pojawił się ten artykuł w portalu Wirtualne Media i w nim ujawniono część konfabulacji i kłamstw Głuchowskiego. Przypomnę tutaj dla formalności, że Piotr Głuchowski i Bożena Aksamit napisali cykl artykułów o sprawie Krystka w roku 2015, a ich książka Zatoka Świń wyszła w 2016. My rozmawiamy o tym teraz w 2021, ponieważ niedawno wyszło na jaw, że HBO ma zamiar zekranizować tę właśnie książkę. I chciałbym na wstępie panią zapytać, co chciałaby pani, czyli osoba absolutnie najważniejsza dla tej sprawy, powiedzieć stacji HBO na ten temat, czy ekranizacja książki pod tytułem Zatoka Świń to dobry pomysł? No nie jest to dobry pomysł, dlatego, bo jest, to jest historia całkowicie wymyślona. Wszystkie informacje dotyczące tam mnie są w 70% przynajmniej nieprawdziwe. 30% jest wymyślonych całkowicie, a 40% jest tak pozmienionych, że no praktycznie nie zostaje z nich żadnej prawdy jakiejś tam. No wszystko jest. No właśnie, bo to jest taki perfidny sposób. My to wszyscy zauważyliśmy, chociaż trudno było dojść do tego na początku. Oni z nami rozmawiali, z częścią nas i to nie jest tak, że oni napisali całą prawdę, ani że napisali tylko i wyłącznie zmyślone rzeczy, prawda? Oni to sobie pomieszali, wrzucili bardzo to... Bardzo pomieszali. I ja prosiłam o poprawienie jeszcze, jak był z panią Bożeną Aksamit wywiad do Wysokich Obcasów. Prosiłam o zmienienie, nie zostało to zmienione. Później pisałyśmy, stwierdziła, że w książce na pewno będzie to zmienione. Oczywiście też nie zostało to zmienione. Tak samo jak miały być niektóre z artykułów poprawiane i mam na to dowody, bo mam na to z Messengera wiadomości z panią Bożeną Aksamit. I nie zostało nic poprawione, nic zmienione, ani nic sprostowane. Część tych wiadomości ja pozwolę sobie załączyć w formie obrazków do tej rozmowy na YouTubie, żeby też wszyscy widzieli, że to było faktem, że panie korespondowały, zgłaszała pani te uwagi i one zostały po prostu zlekceważone. Ja miałem taką samą sytuację. Absolutnie. I w książce zostało wszystko napisane tak jak było i w tym Wysokim Obcasach, bo właśnie nie zostało zmienione nic. Ja dodajmy, że Wysokie Obcasy to dziecko, takie Agory, Gazety Wyborczej, to jest właściwie tytuł powiązany i tak samo książka Zatoka Świń wyszła spod szyldu Agory, Agora jest wydawcą, to wszystko było w jednej firmie, oni sobie przerzucali te wymyślone przez siebie informacje z gazety do książki, do innej gazety i tak to krążyło, a tak naprawdę to wszystko robili jedni autorzy po prostu, którzy mieli bogatą wyobraźnię, chyba tak można powiedzieć, prawda? Rzeczy dotyczą te dziewczyny, które są bardzo pozmyślane. Ja te historie znam. Te dziewczyny pisały większość z nich najpierw do mnie, bo to są dziewczynki, które nawet byłam poproszona o to, żeby skontaktować z nimi. I ich słowa są też pozmienione, sytuacje są pozmienione, są postawione w bardzo złym świetle i w niektórych wywiadach, i w książce. Niektóre dziewczyny są przedstawione w sposób, w który one w ogóle nie podchodziły, bo były po prostu zastraszone przez kolegę, który miał im pomóc, a nie przez jakiegoś kochanka czy jakieś bóstwo. Czyli to dziewczyny były tylko dobrym kolegom, no. Te dziewczyny były celowo poniżane, tak można powiedzieć, w książce. No, tak jakby skrzywdzone drugi raz przez tą książkę i przez te właśnie tam wywiady Głuchowskiego i pani Aksamit. Uściślimy tutaj te konfabulacje, wymysły Piotra Głuchowskiego i Bożeny Aksamit. To nie są tylko takie rzeczy podstawowe, typu, no nie wiem, jakaś informacja o zgwałceniu, o śledztwie. Oni zmyślali również na temat ich prywatnych żyć i na temat przebiegów gwałtów na nich, czyli absolutnie najgorsze rzeczy, jakie spotkały je w życiu. Pani też to mówiły, te dziewczyny, tak? Tak, były bardzo załamane. Dużo dziewczyn do mnie później pisało, że się tego nie spodziewały, że są znowu skrzywdzone i ja to z nimi odczuwałam, no bo była
wydarzeniem tego, co się stało z moją córką i dla mnie są to osoby bardzo ważne. Zostały skrzywdzone, uważam, najbardziej w tej sprawie. No właśnie, tak, bo to jest... Bo ja też się czuję pokrzywdzona, Armen tak samo, ponieważ nasze życia też zostały pozmieniane i tak przedstawione w taki sposób, który nam nie podoba się, bo jest to inne światło niż jest w rzeczywistości. No właśnie. Ma pani wrażenie... Nie odzwierciedla to naszego prawdziwego życia. Mhm. Ma pani wrażenie, że celowo dodawano do pani życiorysu, do życiorysu pana Armena, czyli pani byłego męża, pikanterii, jakichś poniżających państwa rzeczy, żeby ta historia była ciekawsza w Zatoce Świni? Pani Bożena Aksamit sama mówiła, że ta historia musi być trochę ciekawsza, żeby czytelnik chętnie przeczytał, dlatego niektóre rzeczy są zmienione. Na sobie się nie godziłam, ja mówiłam, że nie zgadzam się na wydanie książki w takiej wersji i opublikowanie zdjęcia mojej córki przede wszystkim na stronie okładki, jeśli nie zostanie to wszystko pozmieniane. No ja od początku chciałam założyć sprawę, jak od początku ta książka, ale ja po prostu nie miałam siły. Ja byłam po tej całej tragedii, a do tego doszła ta książka, która mnie też załamała, ponieważ tam i o mojej mamie głupoty, i o tym, że niby ja tam wychowałam siostrę, no takie rzeczy, które naprawdę dobiły mnie i moją rodzinę. Ja po prostu nie miałam siły. Ja to chciałam bardzo zrobić, ale ja nie miałam siły, bo ja miałam takie depresje, że po prostu... A później myślałam, że już jest za późno i tak już wszyscy to przeczytali, i tak już wszyscy to wiedzą, ale absolutnie nie zgadzam się na to, by doszło do ekranizacji tych przekłamań, tego całego kłamstwa, bo to będzie krzywda dla mnie, dla Armena ojca, a najpierw dla wszystkich tych dziewczynek, które zostały skrzywdzone, które zostały pomówione o różne rzeczy, których nie robiły. No właśnie, również podczas tych gwałtów. Tak. Uważam, że nie ma prawa nikt ekranizować tych bzdur, chyba że niech wymyślą swoją jakąś historię, a nie używają naszej prawdziwej historii. Właśnie, bo tutaj tak, jest taka sytuacja dla jakiejś telewizji, że na przykład mogą sobie wymyślić postaci i zrobić, przedstawić tę historię z wymyślonymi bohaterami, prawda? Ale nie na podstawie naszej historii. No właśnie, bo tutaj... Naszej prawdziwej historii i prawdziwej tragedii wielu ludzi. Tak, i my byśmy przedstawiani z nazwisk tutaj, to robili dziennikarze z jakimiś tam nagrodami, nawet za tę książkę oni dostali jakieś nagrody tam od jakichś tam studentów, ale mniejsza o to, ludzie mogli się nabrać. No, my teraz to już mówimy głośno i wiele osób dalej nie słucha. Nie słucha też, mam wrażenie, HBO jest odporne na tę wiedzę, którą przekazujemy, na te dowody, których możemy publikować mnóstwo, bo ja sam mam mnóstwo dowodów. Ja myślę, że tutaj sam Głuchowski, który od całego początku robi wielkie zamieszanie, wielki szum przez to, że bardzo chciał stać się sławny, wymyśla takie rzeczy, żeby jemu wierzyli. A tak samo na pana. Które są nieprawdą, to tak samo, cała ta książka jest taką nieprawdą. Wszystko robi pod siebie, wszystko robi, żeby nie wiem, zyskać sławę, żeby zyskać te nagrody. I tylko o to mu chodzi. A nie o to, żeby jakaś tam prawda wypłynęła, żeby cokolwiek w naszej sprawie wyjaśnić, tak, i przedstawić prawdziwie. Tak. Ja wrócę jeszcze do tego zdjęcia na okładce książki Zatoka Świń. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, bo w tym artykule wirtualnych mediów, do którego czasem wracam w tej naszej rozmowie, został poruszony temat bardzo drażliwy dla dziennikarzy, bo pani dostała od Bożeny Aksamit robota kuchennego za to, że pani z nią rozmawiała. Mamy taką... Ekspres do kawy. Aha, przepraszam. Ale ja nie chciałam tego przyjąć. To było tak mi zostawione gdzieś wręcz na parkingu w taki sposób, że ja nie chciałam tego wziąć, zostało to zostawione, bo odjechali. Ja po prostu, no i to zostało. Nie chciałam ani pieniędzy, bo chcieli mi dać pieniądze. Nie zgodziłam się na
zaciągnięcie pieniędzy, bo powiedziałam, że nie będę zarabiać na śmierci mojej córki i nigdy w życiu nie pobierałam żadnych pieniędzy za to, że ktoś może nie wiem, użyć zdjęcia czy nazwiska mojego dziecka. Nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. To jest pogwałcenie wszelkich reguł. Nie robi się takich rzeczy. Żaden dziennikarz tego nigdy nie powinien robić. To dyskwalifikuje z zawodu praktycznie. I teraz Piotr Głuchowski mówi wirtualnym mediom, że ten robot był podziękowaniem rzekomo za pani cierpliwość i za zgodę, by zdjęcie Anait widniało na okładce książki. Czy faktycznie tak było? Zgoda na zdjęcie była, nim przeczytałam, co w tej książce się tak naprawdę znajdzie. Bo ja bardzo dużo rozmawiałam z panią Bożeną Aksamit, bardzo dużo rzeczy ze swojego życia opowiedziałam, nawet takie, których nie chciałam, żeby było opublikowane. Oczywiście było opublikowane, ale już mniejsze o to. Najbardziej nie chodzi o te właśnie, o te krzywdzące dla wielu osób w ogóle nieprawdziwe albo bardzo zmienione historie. I ja się nie zgodziłam. Ja powiedziałam, że się nie zgadzam na tą książkę, ja się nie zgadzam na użycie danych ani na zdjęcie w chwili, kiedy zobaczyłam, co tak naprawdę znajdzie się w tej książce. Wcześniej była zgoda, ponieważ bardzo wierzyłam we wszystko, co mówiła pani Bożena. No mówię, do czasu, kiedy ujawnił się wywiad w Sokich Obcasach, już wiedziałam, że coś jest nie tak i czytałam to i mówiłam, że ja się nie zgadzam. Że zmyślałeś. Że tam by musiała być zmieniona w tym całym początku, który tam dotyczył mnie na przykład i mojej rodziny i Armena, że tam musiała być większość zmieniona. Nie, że połowa, większość. To wszystko ja pisałam z panią Bożeną, to wszystko jest udokumentowane, więc... Nie tylko pani ma to udokumentowane, ja również. No dobrze, za co był ten robot w końcu? No pani Bożena wcześniej mówiła o pieniądzach. Powiedziałam, że nie przyjmę żadnych pieniędzy, powiedziała, że dostanę prezent. Ja powiedziałam, że nie chcę żadnego prezentu. Ale pani Asiu... Zresztą mi do niczego nie był potrzebny ekspres do kawy, a poza tym był uszkodzony, pęknięty dzbanek. No ale to już mniejsza z tym, ja ale... po prostu nie chciałam tego prezentu, bo nie uważałam... Ja byłam w tamtym momencie, ja już byłam na takim etapie, że ja wiedziałam, że tam coś może być nie tak i chciałam bardzo wiedzieć, co dokładnie będzie w tej książce. Nie dostałam ani do podpisania, a chciałam. Powiedziałam, że chcę zautoryzować. Czy na pewno pozostały zmienione wszystkie te rzeczy, które mi wcześniej się nie podobały, a to jeszcze nie chciałam wszystkiego, bo to była tylko jakaś tam część o nas, która tam pisała. I ja nie chciałam tego prezentu. Mówię, na parkingu postawili to na aucie mojego byłego partnera i odjechali. Ale co mówi, za co według nich to było urządzenie? Za to, że pani rozmawiała z nimi? Ogólnie chodziło o użycie wizerunku Anait i o to, że się zgadzam na tą książkę. Ja powiedziałam, że ja się nie zgadzam na tą książkę. Okay. Była wtedy taka rozmowa, że ja muszę ją najpierw zautoryzować. Widzisz, że ja ją zautoryzuję, a w ogóle do mnie nie dotarł żaden... Powiem pani, że tak samo miałem też już na początku kontaktów z nimi, zażądałem autoryzacji, potem czytam jakieś cytaty, kurczę, w ich artykułach swoje. Coś wciśnięte na siłę. Tak, ja nawet tego nie powiedziałem. A powiem pani, że był taki cytat, ja ich poprosiłem o zmianę, tam chyba wcisnęli mi w usta, że to jest temat mojego życia, ja im tłumaczę, żeby tak nie pisali, że to tak nie jest. No to mi zmienili, że komu mówię, że to jest temat roku. Też to wymyślili, no bezczelni totalnie. Ale dobrze, no poruszmy... Panie Mikołaju, pan od początku był z nami, pan od początku donosił do prawdy, pan się starał o coś w tej sprawie i naprawdę dużo zrobił. Pan Głuchowski nie zrobił nic poza tym, że napisał ster bzdur. No właśnie, bo... Nie rozumiem, co on panu ma do zarzucenia. Co on może mieć panu do zarzucenia? Znaczy, widzi pani, to jest dla nas... Sam nie zrobił nic w tej sprawie. No, dla nas to jest kolejna bitwa, którą musimy stoczyć. Tutaj tak samo ja miałem procesy, pani była świadkiem w moim procesie. Ciągle musimy jeździć, ciągle z kimś walczyć. Prokuratorów na mnie nasłali. No i teraz się okazuje, że z jakąś telewizją musimy walczyć. Pan coś robił i dlatego miał pan z tymi złymi ludźmi problemy. A ktoś, kto sobie tylko napisał, i to mówię, i to jeszcze powymyślał, żeby było
było ciekawie. Nie wiem w ogóle, w jakim celu ta książka powstała. W ogóle nie rozumiem. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to możemy zgadywać, o co chodzi. Dokładnie. Ale dobrze. Dla mnie chodzi tylko o jakąś sławę, o jakieś nagrody, o jakieś pieniądze. Pan Głuchowski, moim zdaniem, nie ma żadnych uczuć w sobie. Żadnych. To jest człowiek bez duszy i bez uczuć. Takie jest moje zdanie i patrzę tylko na siebie, myślę tylko o sobie. Jakiekolwiek prośby o zmianę czegoś, to było nieprawdziwe, w ogóle do niego nie zacierały. Ja chcę wrócić jeszcze do tych pokrzywdzonych, pani już trochę o nich mówiła. Ja pani coś od siebie powiem, bo ja z trzema pokrzywdzonymi rozmawiałem o tej książce Zatoka Świń. Więcej dziewczyn nie pytałem, bo to mi wystarczyło w zasadzie. Pamiętam, że dwie pierwsze, kiedy ten cykl się ukazywał, przerażone zgłaszały mi, że Głuchowski z Aksamit wymyślili ich historię i to była jeszcze szansa, żeby coś tam pozmieniać w tym artykule. Ja wtedy prosiłem wręcz wyborczo, ubłagałem te dziewczyny, żeby z nimi porozmawiali, żeby to jakoś ułożyli, skorygowali i żeby w książce nie było tych wzór o tych dziewczętach, bo z nich zrobili jakieś dziewczyny z Poprawczaka, jakieś, no nie wiem, to, no nie chcę już ich obrażać. Bardzo różne. Tak, ale przyjdziemy zaraz do tego. Tak, bo ja chciałam coś pani powiedzieć, bo oni nawet nie zadzwonili do tych dziewczyn. Po prostu w książce było o nich praktycznie to samo. W ogóle mieli je gdzieś, mimo że załatwiłem im komórki, dałem. A potem jeszcze pamiętam, jak ja pracowałem nad swoją książką, bo moja książka niestety musiała trochę odkręcać tych bzdur, które oni napisali. I rozmawiałem z tą dziewczyną, za którą Krystek dostał areszt. I tam była bardzo dokładnie opisana ich historia w książce Zatoka Świń. I ona była zdziwiona, o co ja ją pytam, co ja jej mówię. Przecież, no bo cytowała mi niektóre fragmenty. Też była w szoku, też z nią nie rozmawiali. Wymyślili wszystko na jej temat. Nawet jej jakieś tam szkolne epizody wymyślili. Ogólnie te dziewczyny zostały przedstawione w taki sposób. Trochę jak blachary, prawda? Trochę w tę stronę poszła ta narracja. To były całkiem różne dziewczyny. Tak samo jak wiele osób o Night mówiło, że nocami wchodziła z domu, gdzie to jest nieprawdą. Nigdy w życiu nie była poza domem w nocy, nigdy w życiu nie była w żadnym klubie w nocy. Była raz w tej Zatoce Sztuki w dzień, w biały dzień, w godzinach, nie wiem, popołudniowych czy obiadowych i tam właśnie z Krystianem na chwilę, w dzień. A ludzie sobie już pomyślali, że nocami chodziły. No tak samo o tych dziewczynach. Różne były dziewczyny z różnych domów. Jeśli chodziły po nocach, to też nie dlatego, że chciały, tylko może zostały zmuszone do takiej sytuacji, bo na przykład, no różnie było. Tak. No niektóre były zastraszane. Niektórych domach było dobrze, no nie można tutaj wszystkich dziewczyn do jednego worka. I mówię, i wszystkie te dziewczyny zostały skrzywdzone. Cokolwiek by się nie działo, czy chodziły po nocach, czy nie chodziły po nocach, tak samo. Właśnie, też tak uważam i też część tych dziewcząt poznałem. No niektóre z nich są inteligentne, porządne dziewczyny, po prostu jakiś jeden błąd im się przytrafił w życiu, a niektóre były szantażowane, prawda? Tak wynika z dowodów. Bardzo dużo było. Bardzo dużo. I były potem do tego zmuszane. Dużo dziewczyn też nie chciało gdzieś tam się udzielać, dawać wywiadów, opisywać swoich sytuacji i wiem o nich tylko ja, bo one nie powiedziały o tym nikomu i nie chciały, żeby ich historie zostały gdziekolwiek użyte i nie chciały zeznawać. Więc tych dziewczyn jest dużo więcej. A ile jeszcze się do mnie nie zgłosiło, bo na przykład też się wstydzą nawet do mnie napisać, tak? Okay. I to jest bardzo dużo, tych dziewczyn jest bardzo dużo. I mówię, i też każda ta historia jest inna. I myślę, że żadna z tych dziewczyn nie zasłyszała na to, żeby je nazywać w jakikolwiek zły sposób. W pełni się zgadzam. No tak konkludując tutaj, Zatoka Świń źle przedstawiła ogólnie te dziewczyny, prawda? Niezgodnie z prawdą, może w ten sposób. No w bardzo taki sposób ogólny zostały, mówię, zamiecione do jednego worka dziewczyn patologicznych, a to nie jest prawda. Chciałbym jeszcze zapytać panią o Głuchowskiego i Aksamit, bo oni właściwie, no powiedzmy sobie szczerze, wparowali gdzieś tam do tej sprawy, kiedy grożono nam przez wiele miesięcy. Oni sobie przyszli i gdzieś tam w listopadzie, kiedy już było pewne, że Krystek wkrótce trafi do aresztu, zaczęli pisać artykuły, potem sobie nawet tak sugerowali, że to przez nich rzekomo został aresztowany, co nie było prawdą. No i potem posiedzieli w tej sprawie parę tygodni tak naprawdę.
naprawdę, napisali tę książkę i wyszli z tej sprawy. Potem już właściwie nic znaczącego nie napisali, a ta książka wyszła ich na początku 16 roku, no może kwiecień, maja jakoś. Ta sprawa trwa do dziś, prawda? Tutaj ciągle nowe rzeczy wypływają, ciągle jakieś śledztwa się toczą. Chciałbym panią zapytać, czy pani zdaniem Głuchowski, jak sami w ogóle wiedzieli, o czym jest ta sprawa, jakie jest jej clue, czy po prostu napisali coś, co gdzieś tam ktoś im powiedział i na tym skończyli? Ja myślę, że no pozbierali od różnych ludzi, którzy różne rzeczy mówili, jedne prawdziwe, jedne nieprawdziwe, no niczego właśnie. Nie sprawdzili. Tak naprawdę oni wszystkich rozmów z panią Aksami, to jedyne ich jakieś takie posunięcie, o którym opowiadała pani Aksamit, bardzo się z tego była dumna, że pojechali tam gdzieś do Pucka, do sąsiadów od tej chatki kooperacji całej i tam rozmawiali z sąsiadką i to było jedyne, czym się mogła pochwalić pani Aksamit. Okej, rozumiem. No, nie byli to dziennikarze śledczy. Żadnych sytuacji, poza tym, że rozmawiała czy z panem, czy z dziewczynką, którą jej się jeszcze tam namówiło, żeby porozmawiała, bo myślałam, że w dobrej wierze to robię. No. Na szczęście dużo dziewczyn tam nie rozmawiało. Bo ja też nie do końca tam, mówię, ufałam i też nie namawiałam jakoś specjalnie dziewczyn. No bo mówię tutaj z panem, z rozmową z panem, ja bardzo chciałam, żeby dziewczyny z panem porozmawiały. Powiedziałam, że pan dąży do tego, żeby sprawę rozwiązać, a nie po to, żeby gdzieś tam zaistnieć się, pokazać, zrobić wywiad i mieć wszystko gdzieś. Mhm. Czy od czasu książki, to była wiosna 2016 roku, Piotr Głuchowski albo Bożena Aksamit interesowali się pani losem, albo próbowali kontaktować chociaż z panią, nie wiem, żeby jakieś nowe informacje zdobyć? Nie. Czyli po prostu napisali książkę i koniec sprawy. Okej. No pani wspomniała o tej swojej depresji. Bardzo mi przykro, że jeszcze pani musi się z tym borykać. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Pani Asiu, chciałbym zapytać, czy ta książka Zatoka Świń przyczyniła się również do tego, że pani wciąż tkwi w tej depresji? No pewnie, że tak. Znaczy, no depresja pewnie by była jakaś, tak, ale bardzo, bardzo się pogorszył ten stan po przeczytaniu już pierwszego rozdziału. To pewnie pierwsza bodajże strona, czy druga strona wbiły mnie w fotel i depresję miałam straszną. Tłumaczenie się przed mamą z tego, czego nie powiedziałam. Przykrość mojej mamy to takie następne kroki, które mnie jeszcze bardziej dobijały. No i mówię, sytuacja dziewczyn i te wszystkie historie też tak samo, nie? Powiedzmy tylko, odnotujmy tutaj w tej rozmowie fakt, że pani były mąż, Armen, też bardzo źle znosi to wszystko, prawda? Też jest wściekły, delikatnie mówiąc, na autorów Zatoki Świń. Oczywiście, jest wściekły, bo wymyślali nie dość, że o nim nieprawdziwe rzeczy są powypisywane, to jeszcze o jego znajomych, o jego rodzinie, no to wszystko tam jest tak powymyślane, takie abstrakcyjne historie wzięte z kosmosu, że masakra. No bo pani Asiu, wyjaśnijmy jeszcze, pan Armen chciał pomścić państwa córkę, no trafił na innego człowieka, chciał go zabić, poszedł za to do więzienia i ta książka była pisana, kiedy on siedział w więzieniu. On mi mówił, że autorzy w ogóle się z nim nie kontaktowali i potem wyszły jakieś kosmiczne rzeczy, rzeczywiście, nawet nie wiem, czy dobrze pamiętam, chyba pisali na przykład, że on był w Moskwie i strzelał się z Czeczenami. Nie wiem, czy on, czy koledzy, bo już nie pamiętam, bo przeczytałam tą książkę raz i więcej po prostu nie potrafiłabym się chyba denerwować po raz kolejny tą książką, chociaż czasami mam ochotę, żeby to sobie poprzypinać, ile tam tych bzdur było, aczkolwiek no mówię, no będzie to dla mnie następną tramą, więc wolę tego nie czytać. No, i mówię, dla mnie ta książka powinna zniknąć całkowicie z księgarni. No właśnie. Mówię, ja nie wytoczyłam sprawy tylko przez to, że po prostu moja depresja na to nie pozwoliła i no nie miałam siły walczyć. Po prostu nie miałam siły walczyć. W tym momencie, kiedy ta książka wyszła, gdzie tam już troszeczkę się zaczynałam odbijać, tak z powrotem mnie wbiło. Ściągnęło do depresja mnie ściągnęła z powrotem w dół.
Przykro mi. No może jeszcze wytoczymy wspólnie ten proces z paroma innymi osobami. Tutaj różne osoby się do mnie zgłaszają. Też są wściekłe, że HBO chce ekranizować bzdury. Wrócę jeszcze do tego Armena, bo on siedział w więzieniu i myśli pani, że autorzy mogli wykorzystać to, że on siedzi, że posiedzi jeszcze tam parę lat i dzięki temu sobie pozwolili na dużo, jeżeli chodzi o zmyślanie na jego temat, bo tam pamiętam nawet coś... Chyba wszystko było zmyślone, bo ja to naprawdę nie wiedziałam o nim nic, co ja bym wiedziała. Jeszcze ja się zastanawiałam nawet nad tym, czy może jednak była jakaś rozmowa albo skądś wzięte z jakiegoś źródła policyjnego, z jakiś akt. I może ja po prostu o czymś nie wiem, ale no, moim zdaniem to wszystko było wymyślone i no, raczej nie było takiego, jak już widziałam to, co za naszych czasów było zmyślone, to wiedziałam, że tam te inne rzeczy no, raczej nie były. Znaczy on mi mówił, że jakieś tam rzeczy są prawdziwe i prawdopodobne. To są naprawdę drobiazgi, takie małe szczególiki na setki bzdur. No. Chciałbym przejść do tego postępowania Agory, o którym pisał portal Wirtualne Media. Ja tego nie upubliczniałem wcześniej, może tak przedstawię. Rok temu mniej więcej, to był chyba maj, jeszcze nie było wiadomo nawet czy i kiedy moja książka wyjdzie. I pojawiła się nie moja inicjatywa, żeby wespół z dwójką dziennikarzy, to jest dziennikarka Agory i dziennikarz TVN-u, no to będę chyba najbardziej utytułowany dziennikarz w Polsce, żebyśmy w trójkę napisali list do Agory, żeby oni to wyjaśnili. No i Jarosław Kurski, który jest wicenaczelnym, który przez wielu jest uważany za szefa wyborczej, napisał nam maila i prosił nas o dyskrecję, czyli de facto chciał, żebyśmy byli cicho, żebyśmy tego nie nagłaśniali. Stwierdziliśmy, dobra, to damy szansę i potem dostaliśmy parę tygodni później, to chyba było jakieś maila z przeprosinami o jakąś drobnostkę naprawdę od Głuchowskiego. Okazało się, że to postępowanie zostało zakończone. Nikt nas nie wzywał, przynajmniej mnie i Patory, nie prosił o dowody, o nic po prostu. A ja jeszcze zaznaczę, że w tej pierwszej wiadomości, którą do nich wysłaliśmy, która rozpoczęła to postępowanie, też cytowaliśmy panią, że pani miała zastrzeżenia. Tak naprawdę oni też panią powinni wezwać, ta komisja. Chciałem zapytać, czy spółka Agora lub ta komisja w ogóle kontaktowały się z panią, prosiły panią o jakiekolwiek dowody. Nikt się w tej sprawie ze mną nie kontaktował. A co pani myśli o tym postępowaniu? No ja myślę, że zostało zamiesione pod dywan. Nie wiem z jakiego powodu, no nie chcę tutaj zgadywać, no czy to są znajomości, czy to są po prostu, nie wiem, czy to jest olanie sprawy, nie mam pojęcia, ale jest to historia żywa, nieprawdziwa, która dotknęła wiele osób i myślę, że książka po prostu powinna być po takim całym apelu wycofana i tyle, a ktoś po prostu tutaj, no zabrakło jakiejś chęci, może, nie wiem, nie mam pojęcia z jakiego powodu, no nie mówię, nie mogę zgadywać, aczkolwiek zaniedbana została bardzo ważna sprawa, moim zdaniem bardzo ważna, nie chodzi tu tylko o mnie, bo ja, moja mama, pogodziłyśmy się z tym już, że tak, tam jest o nas napisane, jak jest, mimo że jest w książce, prawda? Ale tak, teraz ma być film tak. I nie wiadomo do jakich krajów go wyślą tak, jeszcze. Tak, tylko że tam to nie jest kwestia tylko jednej, dwóch czy trzech osób. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy są skrzywdzeni, a szczególnie dziewczynki i rodziny dziewczynek. Tak. Które zostały bardzo skrzywdzone i myślę, że niesprawiedliwe jest, że jest pozwolenie na to, żeby takie coś się działo. Chcę poruszyć jeszcze jedną taką warsztatową rzecz z zakresu dziennikarstwa. Ja znam odpowiedź, ale zapytam o to panią, bo nie wiem, czy pani zwróciła uwagę. Były w tej książce Zatoka Świń takie fragmenty, które bazowały na wiadomościach niektórych dziewcząt do pani. Autorzy Zatoki Świń dostali te screeny od pani i opisali to tak, jakby to oni rozmawiali z tymi dziewczętami. Tymczasem nawet tego nie robili, a to były wiadomości do pani. Ja panu powiem, że nie zwróciłam uwagi, że to tak było w taki sposób sformułowane. Jakoś po prostu już, ja mówię, ja już tak czytałam tą książkę, już tak trzy po trzy, bo ja już byłam tak zdenerwowana. Ja nawet chyba jej nie doczytałam do końca z tego, co... Nie dziwię się. Pamiętam, to chyba jej po prostu nie doczytałam, bo ja po prostu, ja, no,
rozmawiali, chyba nawet nie. Chyba znaczy, nawet, właśnie. Ja nie jestem pewna. Ustalmy to, pani Asiu, bo ja nie wiem o żadnej. Nie wiem o żadnej, żeby z jakąkolwiek rozmawiali. Pani wie o którejś? Wie, po co ja teraz sobie nie przypomnę. Pani ma bardzo dużą wiedzę o sprawie. Zresztą ja też znam parę osób, które też mają. Dotarły do mnie informacje, że telewizja HBO przygotowuje swój scenariusz na bazie tej książki. Próbowali skontaktować się z moją redakcyjną koleżanką Martą Bilską, ale no chyba powinni też ze mną, z panią, z paroma innymi osobami. Czy ktoś z HBO się z panią kontaktował? Nie, nie, proszę. No ja po tym, jak się dowiedziałam, że ma być ta ekranizacja, oczywiście ja skontaktowałam, napisałam i do zagranicznego, i do polskiego o prośbę o kontakt. Mniej więcej tak wyjaśniłam w skrócie, że jest to nieprawdziwa historia krzywdząca wiele osób, w tym mnie, dziewczyny, pamięć mojej córki. I to tak w skrócie napisałam bardzo. Z prośbą o kontakt. No niestety nikt nie skontaktował się ze mną. To było, ponieważ nie mam do nich jakichś takich innych kontaktów, to napisałam w wiadomości na facebookowych stronach. HBO Polska i HBO Zagraniczne. Pani Asiu, dwa pytania jeszcze na koniec. Przyjmijmy, że HBO chce kręcić ten serial, bo to chyba seria ma być kryminalny, w stosunku 1:1 Zatoki Świn, czyli że nie będą zmieniać, nie będą prostować kłamstw, ale też nie będą nowych wymyślać, czyli de facto, że będzie tam mnóstwo przekłamań celowych, złośliwości i tak dalej. Ale z tej książki nie da się zrobić nic, bo tam jest za dużo tych kłamstw, no po prostu no, to by nie miało żadnego sensu. Trzeba szukać innych źródeł, były różne inne źródła, były w reporterze bardzo dobre wywiady i różne artykuły. Była pana książka, w której też jest cała prawda zawarta, do której nikt nie ma zastrzeżeń, nikt do pana książki nie miał zastrzeżeń. I nikt się nie sprzeciwia, że tam coś jest nie tak, żadna dziewczyna nie ma pretensji. Żaden człowiek tam opisany nie ma pretensji, no może poza tymi pedofilami. No oni mogą mieć pretensje za to, co opisałem. No bo wiadomo, że oni się będą swojego wypierać. Ale no jest mnóstwo, no i pan Patora też robi. Właśnie, TVN, bardzo dobre reportaże. Zresztą Katarzyna Włodkowska z Wyborczej, tylko że z Trójmiejskiej Wyborczej, ona pisała rzetelnie. Oczywiście, bardzo rzetelnie. Ja naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Tak, no mamy jeszcze... Do tych wszystkich artykułów po prostu były rzetelnie przedstawione. Tam mówię, jeśli cokolwiek zostało tam gdzieś, jakiś minimalny błędzik, no to taki nieznaczący, nie robiący nikomu krzywdy i no to mówię, no błędy robi każdy, ale... A to nie było celowe. Zrobić błąd w jednym artykule, a zrobić w artykule 100 kłamstw na 200, nawet nie na 200 zdań, no to już jest chore, no. To już nie jest normalne. No to wspomnijmy jeszcze, że tutaj Sylwester Latkowski z Michałem Majeskim też robili materiały. Tak. Telewizja TTM. Jeszcze parę tych mediów było. Podsumowując ten wątek, to jest tyle źródeł, prawda? Bo ja się, broń Boże, nie upieram, że ktoś ma na podstawie mojej książki robić film, bo nie o to chodzi. Można scenariusz napisać spokojnie samemu, mając dostęp do internetu, bo jest mnóstwo artykułów rzetelnych. Tymczasem HBO wybiera sobie najmniej rzetelną rzecz. Tak, że moim zdaniem pana książka jest, nadaje się, aczkolwiek nie każdemu może coś tam podejść, więc niech zrobią, ale na faktach prawdziwych, nie na faktach zmyślonych, bo pomieszania z poplątaniem prawdy z fikcją. Niech stworzą sobie odrębną historię, podobną w jakiś sposób, ale nie dotyczącą w ogóle, ludzi wymienionych z nazwiska, tak, chociażby. Tak, 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 rozumiem. Nawet jeśli nie z nazwiska, to jakiekolwiek tam, no, żeby był tam Krystian, który łowił. Niech zrobią historię o Warszawie, o Poznaniu, czy gdziekolwiek. Niech sobie wymyślą historię, jak mają ochotę. Ale to mówię, no to
jest prawdziwa historia, która powinna, gdzieś tam kiedyś ktoś przeczyta, żeby wiedział, jak to było naprawdę. No właśnie, tutaj mamy bajkę de facto. No i niestety duże wydawnictwo mediowe, no magnat medialny praktycznie wie o tym wszystkim, bo ja przecież też pisałem list polecony, zebrałem trochę tam rzeczy, nie wszystkie oczywiście. To był początek 18 roku, ja sprawdzałem, wysłałem list polecony do Kurskiego, dostałem jakąś tam głupią odpowiedź, nieważne co w niej było, ale to oznacza, że oni dostali to pismo, adresowałem je wtedy do Jarosława Kurskiego i teraz Głuchowski nagle w tym sobotnim artykule wirtualnych mediów ukazuje się jego cytat, że rzekomo robię teraz aferę, bo sam napisałem książkę, którą napisałem zresztą już dawno i ona się ukazała rok temu, ale to jest jego taka głupia obrona. On doskonale wie, że ja próbuję tutaj nas wszystkich z tego wyciągnąć, z tych ich konfabulacji, bzdur. Robię to od lat, pisałem mu SMS-y, maile, rozmawiałem z nimi i pani też to przekazywała. No, to jest jakiś kosmos. Dysponujemy takimi dowodami, że no, że działaliśmy już wcześniej, więc no, nie rozumiem w ogóle A pani powiem więcej. On mnie obraża jeszcze teraz. No takie poniżające rzeczy na mój temat mówi. Ciężko mi cokolwiek dobrego teraz o nim powiedzieć, ale to nie tylko ja, bo różne rzeczy na temat innych jego książek do mnie docierają. Nie tylko do mnie. Różni ludzie już się nim interesują, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo generalnie w polskich mediach jest duży strach przed ujawnianiem nawet tak ogromnych nadużyć innych dziennikarzy. Ale dobrze, no my puścimy ten materiał. Ujawnimy trochę. Niech ludzie widzą, kim jest Głuchowski, kim jest Wyborcza, albo przynajmniej jej władze i kim są władze Agory, bo one zostały poinformowane, one jakąś tam komisję zawiązały. Także moje ostatnie pytanie, albo taka propozycja, czy chciałaby pani coś Agorze przekazać, która jednak zamiotła sprawę pod dywan, nie ukrywajmy. No i teraz zarobi, jeżeli dojdzie do ekranizacji, świadomie zarobi na przekręcaniu tej historii, czyli również na przekręcaniu historii zgwałconych dzieci. Chciałaby pani coś o Agorze przekazać? Oczywiście, że absolutnie nie powinni ekranizować tej książki, ponieważ książka ta jest zmyślona w większości. I jeśli chcą coś ekranizować, to niech zakranicują po prostu prawdę. Mhm. Całą prawdę i tyle. Bo mówię, no jeśli jest cała książka i w niej są, nie wiem, 2-3 pomyłki, to nie ma problemu, bo to zdarza się każdemu człowiekowi. Coś można przeoczyć, coś można źle zinterpretować, ale nie całą książkę. Bzdur, stek bzdur, no. To się nie nadaje do ekranizacji. To się po prostu nie nadaje do ekranizacji. Jestem tego samego zdania, nie tylko ja, ale też sporo innych osób. No dobrze, pani Asiu, zobaczmy wkrótce, czy HBO będzie chciało stać się jednym albo najgorszym wstydem światowej telewizji. My na pewno tej sprawy nie odpuścimy.